Wysoka Izbo, Pani Minister, to głosowanie jest głosowaniem za demokracją. Nie ma dyskusji, jeżeli ktoś uważa, że jest inaczej, to chyba nie wie, co to jest demokracja. Natomiast ja mam pytanie jedno. Dlaczego tak rząd się boi tego referendum? A dlatego, że nie słucha nie tylko ludzi, ale również nie słucha instytucji, które mówią. W 2011 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna podaje, nie spełnia stanu higienicznego 975 szkół, nie spełnia dostosowań do mebli przystosowania 762 szkoły i tak dalej, i tak dalej. Ja się pytam na komisji, czy minister ma tą listę tych szkół i czy uruchomił kontrolę? Cisza. Nie interesuje go sprawozdanie inspekcji. I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego rząd się boi? Bo trzeba będzie wstać z tej sali i pójść i przekonywać ludzi, a nie komisję mdłymi wypracowaniami. Dziękuję, pani marszałek. Proszę salę o spokój. Szanowna pani marszałek, panie posłanki, panowie posłowie, wracam się także do wnioskodawców, inicjatorów referendum w sprawie sześciolatków i szerzej w sprawie systemu edukacji w Polsce. Po pierwsze, wydaje mi się rzeczą istotną, abyśmy na tej sali, a także po zakończeniu dzisiejszych obrad starali się mówić i o samej inicjatywie referendalnej, o argumentach, które pojawiają się w tej dyskusji, o ludziach, rodzicach, inicjatorach referendum, o dzieciach, z jak największym respektem, szacunkiem i bez zbędnych politycznych emocji. Kiedy słyszę z ust posła SLD taką słowa i słyszę taką satysfakcję w jego wypowiedzi, że kwestia referendum i kwestia sześciolatków to jest sposób na rozkręcenie koalicji, to ręce opadają. Możemy się spierać i możemy debatować o to, jak w jaki sposób zapewnić optymalną edukację, opiekę, komfort naszym dzieciom i naszym wnukom w szkole, szczególnie w nauczaniu początkowym. Im mniejsze dziecko, im mniejszy uczeń, tym oczywiście większe niepokoje i lęki uzasadnione i nieuzasadnione rodziców czy dziadków. I to jest zupełnie zrozumiałe. Chcę powiedzieć, że dzisiaj przed tym głosowaniem powinniśmy rozwiać kilka mitów, które być może utrudniają nam podjęcie wspólne, racjonalnej decyzji. Po pierwsze, mitem jest, że ktoś może czuć się zaskoczony jakimś nadzwyczajnym tempem i brakiem wprowadzenia tej reformy i brakiem debaty. Przypominam, że Wysoka Izba, Sejm... Proszę, śmiało. Wydaje się rzeczą istotną przypomnienie, że Wysoka Izba przegłosowała decyzję o tym, że w Polsce, podobnie jak w przygniatającej większości państw naszego kontynentu, że dzieci będą uczyły się w szkole od 6 roku życia. I to było w roku 2009. Dzisiaj mamy rok 2013. I debata w tej sprawie przyniosła zmiany zarówno legislacyjne, które wychodziły naprzeciw obawom i lękom rodziców, poważne zmiany legislacyjne, które uelastyczniły tę ustawę, łagodząc przynajmniej w części obawy tych, którzy boją się o najmłodsze dzieci w szkole. Ta debata polega też na tym, że wspólne dobro, jakim są szkoły i dzieci, coraz lepiej przygotowują się do tego obowiązku edukacyjnego. Ale tu jest moment, aby unieważnić drugi mit. Otóż każda kontrola przeprowadzona w dowolnym państwie, także w Polsce, badająca sieć instytucji użyteczności publicznej, świadczących usługi publiczne, czy to są szkoły, przedszkola, uniwersytety, urzędy, każda kontrola zawsze wykaże uchybienia czy niedoskonałości.
Gdybyśmy przyjęli logikę, gdybyśmy uznali mit za prawdziwy, że polskie szkoły są nieprzygotowane do uczenia polskich dzieci, że na przykład nie wypełniają standardów higienicznych, to z tego powinniśmy wywieść taki najbardziej logiczny i twardy wniosek, że nie tylko sześciolatki, ale także siedmiolatki i ośmiolatki nie powinny być w tych szkołach. To jest najgroźniejszy mit. Ten mit na użytek kampanii i tego ostrego sporu w sprawie sześciolatków musiałby nas prowadzić do bardzo niebezpiecznego i oczywiście nieadekwatnego do rzeczywistości wniosku, że polskie szkoły nie są przygotowane w ogóle do przyjęcia dzieci. Bo jeśli jest i autorzy, inicjatorzy referendum także w czasie spotkań z ministrami, ostatnio także na spotkaniu ze mną, podkreślali swoje obawy także o starsze dzieci. Dlatego uzupełniono wniosek referendalny, ten pierwotny zamysł, także o przyszłość gimnazjów i inne kwestie dotyczące szkoły jako całości. Otóż uważam, że naszym wspólnym obowiązkiem, przypominam, że szkoły nie są własnością ministra, rządu czy parlamentu. Szkoły są własnością narodu, a przygniatająca większość działań, jeśli chodzi o przygotowanie tych szkół, należy do samorządów, ale także do wielu innych podmiotów. I dlatego wspólnym naszym obowiązkiem, a także prawem jako rodziców, jest oczekiwać od nas wszystkich odpowiedzialności za optymalne przygotowanie szkół do procesu edukacji, wychowania i nadzoru nad dziećmi od 6 do 18 czy 19 roku życia. I z tego obowiązku nikt nas nie zwolni. Chcę przypomnieć, że rozstrzygnięcie dotyczące sześciolatków w ogniu bardzo poważnej debaty zapadło. Nie tylko w Polsce, wszędzie toczy się dyskusja, czy dzieci mają iść do szkoły w wieku lat 5, 6 czy 7. Ba, są kraje, gdzie dzieci w wieku lat 4 nawet rozpoczynają obligatoryjną edukację. Chcę powiedzieć, że nigdy szkoła czy przedszkole czy inne instytucje nie będą nam dawały 100% gwarancji, że w każdym miejscu i o każdej godzinie działają idealnie i że wszystkie nasze dzieci będą uczyły się w szkołach czy będą wychowywane w przedszkolach zawsze w idealnych warunkach. Ale tego nie rozstrzygniemy poprzez referendum. My nie przegłosujemy w żadnym referendum, że od jutra czy za rok wszystkie polskie szkoły i wszystkie polskie przedszkola będą idealne. To jest wysiłek, który musimy pokonywać każdego dnia. To są zadania, które musimy wspólnie realizować każdego dnia i w jakimś sensie do końca świata, bo nigdy nie osiągniemy ideału, który spowoduje, że wszyscy rodzice i wszystkie dzieci będą czuły się w 100% komfortowo w tych placówkach. Wydaje się też, że ta debata przyniosła dobre skutki. Ja nie uważam, aby zachowanie Sejmu w poprzedniej kadencji czy w tej było nieodpowiedzialne, bo zdecydowaliśmy o sześciolatkach w szkole. Podobnie jak nie uważam, aby inicjatorzy referendum zachowywali się nieodpowiedzialnie. Nie ma powodu i uważam, że szczególnie kiedy mówimy o naszych dzieciach, nie ma żadnego powodu, aby ludzi, którzy mają inny pogląd niż my, na procedury, na program, podstawę oprogramowania, żeby obarczać zaraz zarzutem nieodpowiedzialności. Na całym świecie są ludzie, pedagodzy, metodycy, rodzice, którzy uważają, że dzieci powinny się uczyć wcześniej lub później, że powinny się uczyć w przedszkolu czy w szkole. I nie ma co robić z tego powodu zarzutu, że ktoś jest odpowiedzialny lub nieodpowiedzialny. Ci, którzy zaprojektowali w większości cywilizowanych państw świata taki system edukacyjny, w którym dzieci zaczynają szkołę od 6 roku życia, czują się odpowiedzialni za dzieci i za ich przyszłość i uważają, że ten sposób postępowania daje najlepsze efekty dla dzieci i dla ich przyszłego życia. Inni uważają, że 6 rok życia to za wcześnie. Jedni i drudzy wyrażają w ten sposób swoją odpowiedzialność za dzieci, swoją troskę za ich przyszłość, tylko mają inny pogląd w tej sprawie. W sprawie sześciolatków parlament podjął decyzję większością głosów o tym, że sześciolatki w Polsce są przygotowane i szkoły są wystarczająco przygotowane, aby ten wysiłek edukacyjny podjąć, przy sprzeciwie i obawach w parlamencie mniejszości. Naszym zadaniem dzisiaj, i o tym jestem przekonany, jest poprawiać pracę szkół w systemie, jaki mamy.
Jeśli polskiej szkole, polskim dzieciom, polskim rodzicom coś naprawdę zagraża, to pomysły, aby system wywracać do góry nogami co 3, 4, 5 lat. I dlatego najwyższy czas, jestem o tym przekonany i taką propozycję złożyłem także całemu środowisku i rodziców, i nauczycieli. 6 lat temu, kiedy postanowiliśmy o tym, żeby zainwestować naprawdę bardzo duże środki w polskie szkoły, szczególnie w szkoły podstawowe, że najwyższy czas, aby nie dokonywać kolejnych wielkich systemowych rewolucji, tylko żeby łożyć środki na tyle, na ile polskie państwo stać i żeby zachęcać jak najlepszych ludzi w Polsce do tego, żeby zaangażowali się w proces edukacji i opiekę nad naszymi dziećmi. Jestem przekonany, że per saldo pójście 6-latków do szkół spowoduje, że i przedszkola, i szkoły ze względów organizacyjnych, merytorycznych, ludzkich, finansowych będą z roku na rok coraz lepiej wypełniać swoje funkcje. Co do tego jestem przekonany na 100% i tutaj wszystkie fakty za tym mówią. Natomiast naszym zadaniem rządu, samorządów, ale też parlamentarzystów, nauczycieli i w jakimś sensie też rodziców jest nieustanne wywieranie na presję na szkoły i przedszkola w taki sposób, aby ten proces edukacji każdego dnia był prowadzony w coraz lepszych warunkach dla dzieci. Jeśli, tak jak umówiliśmy się z inicjatorami referendum, jeśli niezależnie od rozstrzygnięcia w tym głosowaniu wspólnie wykonamy wysiłek, aby szkoły były jeszcze lepiej przygotowane, nauczyciele lepiej przygotowani, będziemy pracować, a taką deklarację złożyłem, nad coraz lepszym programem. Ja sobie zdaję sprawę, że podstawa oprogramowania jest kontestowana przez wielu i metodyków, specjalistów od edukacji, rodziców. Przez innych jest tworzona i aprobowana. Będziemy to poprawiać. Będziemy dalej inwestować w wynagrodzenia i w wyposażenie szkół. Ono dzisiaj w Polsce nie odbiega jakoś drastycznie od średniej europejskiej. Proponuję wszystkim parlamentarzystom, którzy mają taki lub inny pogląd, wizytę w naszych szkołach. Po pierwsze, żeby zobaczyć, że polska szkoła nie jest piekłem i że polska szkoła i polscy nauczyciele to nie są oprawcy dla naszych dzieci. I po drugie, żeby zobaczyć, ile w każdej szkole można jeszcze poprawić, bo to też jest wasze zadanie. Ja też chętnie podpiszę się pod słowami, które wyrażają uznanie dla inicjatorów referendum. Mam inny pogląd i nie zmniejsza to mojego szacunku dla ich starań. Tak jest, wykazali się wielką energią i bezinteresownością. Mam nadzieję, że niezależnie od wyniku tego głosowania będziemy mogli także dalej współpracować z tą samą energią i z tą samą bezinteresownością, żeby codzienność w polskiej szkole i w polskim przedszkolu była coraz lepsza i żeby jak najmniej podlegała presji politycznej. Ja się zobowiązuję, że z pełnym respektem dla rodziców, nauczycieli i także inicjatorów referendum będę takie wysiłki podejmował. Dziękuję bardzo. Pan marszałek, Wysoki Sejmie, pan premier słucha, ale nie słyszy. Niech pan premier nie upolitycznia tego problemu i tej debaty, bo to nie SLD rozkręca koalicję, tak jak powiedział pan premier. Ja tego nie powiedziałem. Ja powiedziałem, że polityka pana premiera doprowadziła do tego, że rewolucja 6-latków rozkręca panu właśnie w tej chwili koalicję. Nie SLD. Ale do tego pan doprowadził. Swoją polityką oświatową. Miał pan 6 lat, panie premierze, żeby przekonać rodziców do tej reformy. I nic w tej sprawie pan nie zrobił, dlatego dzisiaj jest to głosowanie. Niech pan sam uderzy się w piersi i powie, czy rzeczywiście pan przykładał uwagę do oświaty. Czy rzeczywiście pan ten problem widział, panie premierze? Bo moim zdaniem nie i to jest właśnie dzisiaj wynik tego, co pan robił. Dziękuję bardzo. Składam wniosek formalny o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów. Uzasadnię. Panie premierze, mam wrażenie, że został pan wprowadzony w błąd. Ja nie mam prawa i nie zamierzam zarzucać panu złej woli, ani chęci mówienia nieprawdy. Sprawa pierwsza. Powiedział pan premier, że po raz pierwszy ta Izba podjęła decyzję o wprowadzeniu obowiązku edukacyjnego dla dzieci 6-letnich w 2009 roku. W formie ustawy tak. Ale po raz pierwszy ta Izba wyraziła swoją wolę, aby objąć obowiązkiem edukacyjnym dzieci 6-letnie w roku 1997, przyjmując strategię rozwoju edukacji. Panie premierze, a sprawa druga. Powiedział pan premier, że w 2009 roku ta Izba postanowiła, że szkoły są przygotowane.
To przecież to nie jest kompetencja Izby stwierdzić, że szkoły są przygotowane. Przepraszam, zanotowałam. Proszę pozwolić mi dokończyć. Tę wolę parlamentu po raz pierwszy zaczął wypełniać rząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej, kiedy wprowadził obowiązek tak zwanej zerówki dla dzieci. To było przygotowanie do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich. Głosowaliśmy również za przyjęciem tej ustawy. I panie premierze, od tego czasu czterokrotnie został zmieniony termin rozpoczęcia obowiązku szkolnego dzieci sześcioletnich. Proszę zauważyć, najwięcej dzieci poszło w pierwszym roku, kiedy nie było obowiązku. Czy pan ma świadomość, że infolinię, czyli jakikolwiek kontakt z rodzicami, uruchomiono dzień po złożeniu tego miliona podpisów? Panie premierze, proszę nie bać się rozmowy z Polakami. Mówię to w imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, kiedy przed referendum unijnym mieliśmy 60% Polaków eurosceptycznych. Poprzez rozmowy, setki spotkań i merytoryczną pracę rządu pani poseł, doprowadziliśmy czas minął. Do akceptacji. Dziękuję serdecznie. Bardzo serdecznie to dziękuję. To można zrobić. Polacy zasługują na dziękuję. Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie premierze, w imieniu Solidarnej Polski wnoszę o przerwę, ale nie o zwołanie Konwentu Seniorów, tylko o to, żeby pan premier zwołał swój klub, swoją koalicję i wytłumaczył jedną rzecz, panie premierze, a potem nam wszystkim, po tym jak przerwa się zakończy. Mówił pan o cywilizowanym kraju, to ja pytam pana, czy w cywilizowanym kraju władza wie lepiej od rodziców, co jest dobre dla własnych dzieci? Czy władza wie lepiej w cywilizowanym kraju? Bo pan uważa, że tak. Drugie pytanie, niech pan odpowie ze swoją koalicją. Panie premierze, dlaczego rząd nie wydał należytych pieniędzy, takich jakich obliczył, 340 milionów złotych na tą reformę, tylko wydał 40 milionów złotych i uważa, że wszystko jest okej, panie premierze. No nie jest okej. Nie wywiązaliście się z podstawowego obowiązku. Dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane, ale jest lepszy numer. Jest lepszy numer, panie premierze. Czy pan wie i czy pańscy ludzie wiedzą o tym, że na propagandę, że ten pomysł jest świetny, że władza wie lepiej, co jest lepsze dla ich dzieci, dla dzieci i rodziców, wydała 4 miliony złotych na emisję spotu telewizyjnego, gdzie uzasadnia się, że decyzja władzy jest dobra. Tak, wczoraj na Komisji Kontroli jeden z przedstawicieli ministra edukacji przyznał się, że wydano na spot 4 miliony złotych, a więc 10% z tego, co na przygotowanie szkół, panie premierze. I wreszcie, czy pan wie, że w pana kraju, cywilizowanym kraju, gdzie dzieci powinny być najwyższym dobrem narodowym, 1800 dzieci odbiera się z domu z powodu biedy, nie z powodu przemocy, nie z powodu innych okoliczności, tylko z powodu biedy. Taki jest pański kraj, którym pan rządzi. I wreszcie, czy pan wie, panie premierze, że właśnie w wieku gimnazjalnym rośnie odsetek dzieci, które podejmują próby samobójcze? Czy pan o tym wie? To niechże pan zarządzi przerwę i niech pan uświadomi sobie to, że żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju i chcemy tej demokracji i dla nas dzieci są najwyższym dobrem narodowym. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję bardzo. Przerwę pod głosowanie i poddaję pod głosowanie. Bardzo proszę. Proszę. To w takim razie bardzo proszę, pani poseł i dopiero pan poseł. Jeśli to są inne wnioski formalne, proszę. Dziękuję bardzo, pani marszałek. Jak widzę, wszyscy na tej sali nadużywają wniosku formalnego i proszą o przerwę. Chcę powiedzieć po pierwsze, że jestem bardzo zobowiązana pani minister Rybackiej. Proszę o ciszę. Chcę powiedzieć, że jestem bardzo zobowiązana pani minister Rybackiej za to, że zwróciła nam wszystkim uwagę na fakt, że o sześciolatkach w szkole rozmawiamy od 15 proszę lat. O ciszę. I od 15 lat. Pani marszałek, wniosek o przerwę składam. Ale ten wniosek o przerwę, proszę państwa, nie dla kogo innego, tylko dla tych, którzy dzisiaj się tak bardzo gorączkują. Bo nie zauważyli, że od 15 lat sześciolatki są w szkołach.
I co od tego czasu się zmieniło? Bardzo wiele. Jeżeli ktoś mówi, że 40 milionów wydaliśmy na szkoły, to może zapytajmy, ile naprawdę milionów zostało wpompowanych w polskie szkoły po to, żeby stworzyć jak najlepsze warunki dla dzieci. Reformy wykonują ludzie. Jeżeli ktoś opowiada takie bzdury, że w polskiej szkole nagle pojawiają się sześciolatki, to oznacza, że nie wie, jakie są realia w polskiej szkole. To jest bardzo dobry pomysł, żeby do tych szkół się wybrać i zobaczyć, że sześciolatki, nawet pięciolatki, tam gdzie oddziały przygotowawcze są właśnie w szkołach, są w szkołach. O te dzieci nie upominaliście się przez 15 lat? Może najwyższa pora zreflektować się. I jeszcze jedno zdanie. Wszyscy spośród tych, którzy zasiadają tutaj na sali sejmowej, od zawsze, a na pewno od 15 lat, mówią o tym, że sześciolatki są emocjonalnie przygotowane do tego, żeby do szkoły uczęszczać. I wszyscy to w swoich programach mieli. Przypomnę program PiS-u z 2005 roku. Cóż się nagle wydarzyło takiego, że państwo zdecydowaliście się na zmianę zdania? Czyżby nagle sześciolatki przestały być dojrzałe? Jest taka elementarna zasada debaty publicznej, wysłuchania wszystkich stron. Proszę o ciszę. Otóż tak się złożyło, że pan premier mówił trochę w imieniu państwa Elbanowskich, przytaczając informacje o uzgodnieniach. W związku z tym wydaje mi się, że elementarny wymóg przyzwoitości przemawia za tym, żeby pan Elbanowski, jako rzecznik wnioskodawców, miał prawo przemówić w tej Izbie w tej chwili przed głosowaniem. Dlatego, że opinia publiczna wie o tym, iż inicjatorzy referendum nie wycofują się z tej drogi dochodzenia swoich praw. I wydaje mi się, że to jest taki elementarny wymóg debaty demokratycznej, jeżeli pani marszałek na to pozwoli. Panie pośle, jaki to jest wniosek formalny? To proszę znaleźć odpowiedni środek proceduralny do czegoś, co jest oczywiste. Znalazłam środek formalny. Padły wnioski o przerwę. Przegłosuję wniosek o przerwę, a następnie głosujemy ten punkt porządku. Kto z pań i panów posłów jest za ogłoszeniem przerwy? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 454 posłów. Za przerwą oddało swój głos 215 posłów. Przeciwnego zdania było 235 posłów. 4 posłów wstrzymało się od głosu. Przystępujemy, wniosek o przerwę upadł. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa i obywateli dotyczącej systemu edukacji Ratuj Maluchy i Starsze Dzieci też, zawartego w druku nr 1635, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 454 posłów. Większość bezwzględna 228. Za wnioskiem oddało swój głos 222 posłów. Przeciwnego zdania było 232 posłów. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że Sejm wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów nie uwzględnił wniosku. Ogłaszam pół godziny przerwy.